Kładka, talarka, okortka, nie mówiłem ci, że nie chodzić do Biedronki, bo tam są zawsze korki, a potem trzeba kraść kiełbaskę. Co ja, Wojtek, jestem, łap moje ocho. Skąd je masz, przecież dopiero idziemy do Biedronki. Pewnie masz je sprzemyto od Roskow. Dzwonię po talarki. Nie mo, dogadamy się, dam ci 50% ocha. Te ocho wsać se w dupę. Nie no, rozmyśliłem się, dam ci je, ale pod jednym warunkiem. Jak pocałujesz mnie w dupę, za takie oszy nawet pocałuję cię w dupę. No i co, mówiłem ci, Wojtek, że nie uciekniesz mi z tymi ręcznikami. Moja korporacja o nazwie w dupę mnie pocałuje, albo zginę, zlodzie i wypatrzy. Zamknij mordę, nie myty, śledzio. Teściowa nie myje się przecież od lat. I nagle zaczęła się myć. Musi się przecież czymś podetrzeć. Potem ci je oddam. No to sytuacja awaryjna, ale nie myśl sobie, że nie złapiemy tego Rodolfa, co okradł nasze fajki. Sochy, wiem, że masz kaca, ale posłuchaj. Mam takie jedno zioło, co może wszystko leczyć, nawet biegonkę. Dać ci? Nie, nie do ciebie, zjebie genetyczny. Do kogo to było? Niech ja cię dorwę, ty pijako. Ha ha hi hi hi, co ty mi możesz zrobić za wyzwiska i kradnięcie ziołą? Ty mi nie opijaj, kolegi Boysen, bo ci wyjadę z szoflady. Wow, co to za tekst zjebany, zupełnie jak twój stary, czyli bez sensu. O ty gejo, pamiętaj, że znam Wojtka, a on to gej. I co, zatkało kakao, przetkało ci grzejniki? Dobrze im przygadałem. Ej, a tobie co, tak cię zatkało? No to było dobre. Aż się zesrali ze strachu, serio, nie, jesteś w programie 1 z 10, serio, nie, ha 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 ha, hi, 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 hi. Moje oszaty zmysł coś wyczął, to chyba talary za pół ceny, lećmy szybko do Biedronki, bo jeszcze te pijaki z przemytu od Roskow wszystko nam zabiorą i te oszy za pół ceny. Koniec części pierwszej.